papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito cedzi śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Wojciak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Dzisiejszy magazyn nagrywamy na torze kartingowym w Suwałkach przy zespole szkół numer 6. Jest okazja pewna. Otóż w listopadzie tego roku mija 20 lat od utworzenia motokartu Suwałki. I jest to świetna okazja, żeby porozmawiać z osobami, które za tym wszystkim stoją, żeby pochwalić się sukcesami, ale też opowiedzieć o pewnych problemach. Zapraszam Państwa do obejrzenia dzisiejszego magazynu. Suwalski karting swoje początki datuje na ubiegłe stulecie. W 1978 roku przy Zespole Szkół Zawodowych i Technikum Mechanicznym Leszek Hołdyński stworzył szkolną sekcję kartingową. W tym czasie zarówno renomowana szkoła, jak i jej warsztat staty mieściły się jeszcze przy ulicy Kościuszki. To tam zjechały pierwsze kartingi. Było ich 7. O torze ówcześni zawodnicy mogli tylko pomarzyć. Jeździli więc wokół Parku Konstytucji 3 Maja i dzisiejszą ulicą Sejneńską. Brak toru i rezygnacja Leszka Hołdyńskiego spowodowały, że drużyna rozpadła się. Przełom nastąpił w 1992 roku. Szkoła nawiązała współpracę z pasjonatami motoryzacji, prężnie działał zarząd automobil klubu, rosło zainteresowanie wśród młodych sympatyków kartingu. Zygmunt Karbowski, Mirosław Staśkiewicz, Jan Wasilewski, Andrzej Maciejewski i Grzegorz Wilczyński wyszli z pomysłem wybudowania toru. Środowisko motoryzacyjnych pasjonatów postawiło na swoim i w 1995 roku powstał w Suwałkach tor kartingowy. Rok później powołano do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego Motokart, zrzeszające nauczycieli suwalskiego mechaniaka, pracowników różnych suwalskich zakładów pracy, rodziców i zawodników. W marcu 1999 roku to stowarzyszenie oficjalnie zostało zarejestrowane. Trochę wcześniej grupa inicjatywna składająca się tutaj z dyrekcji szkoły i władz automobil klubu suwalskiego, w tym mojej skromnej osoby, żeśmy założyli taki komitet organizacyjny tego stowarzyszenia. Odbyło się pierwsze zebranie, no i dzisiaj to już, jak pan powiedział, 20 lat minęło. Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego Motokart, bo tak to się nazywało, ono powstało po to, by kontynuować karting w Suwałkach i można powiedzieć, kontynuować go na dużą skalę, na wielką skalę, bo rzeczywiście te nowe powstałe władze stowarzyszenia, one zrealizowały program, gdzie o kartingu w Suwałkach usłyszano w całej Polsce. Stowarzyszenie obok rozwoju sportu kartingowego pielęgnowało tradycję szkolnego kartingu. Motokart związany jest ze szkołą właściwie od początku istnienia, dlatego że to dzięki nauczycielom stowarzyszenie zostało zawiązane.
od początku, czyli od 1978 roku w stowarzyszeniu działają nauczyciele obecnego zespołu szkół nr 6 imienia Karola Brzostowskiego w Suwałkach, a wcześniej nauczyciele zespołu szkół zawodowych i technikum mechanicznego. W stowarzyszeniu działają nie tylko nauczyciele, ale też uczniowie, którzy mogą rozwijać swoje pasje. Starsi koledzy z motokartu zarażają ich zainteresowaniem motoryzacją. Na przestrzeni lat stowarzyszenie organizowało zawody kartingowe i motorowe, szkolono zawodników, organizowano szkolenia sędziowskie, ale też istotny nacisk kładziono na aspekty wychowawcze. Czas szybko pokazał, że rozwój sportu motokartowego ma swoje ograniczenia. Tor nie posiadał należytej infrastruktury, brakowało stref bezpieczeństwa, marny był park maszyn. Z pomocą przyszli sponsorzy. 1999 i 2000 rok przyniósł znaczącą poprawę warunków. Suwalski tor był jednym z 9 polskich takich obiektów. Doskonale układała się współpraca z WORD-em, dyrekcją szkoły, której wychowankowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach motokartu. Na pewno jest to rzesza, duża grupa młodzieży. Na początku nauczyciele pracujący z młodzieżą w ramach stowarzyszenia Motokart przyciągali do takiej działalności motoryzacyjnej zdecydowanie większą grupę uczniów niż jest to w tej chwili. Kiedyś pewnie było to około 50 osób. Teraz są to pojedyncze osoby, ale z wielkim talentem, które startują w zawodach i zdobywają miejsca. Sport kartingowy wymaga wyrzeczeń, pracy i co tu dużo mówić? Pieniędzy. Karting generalnie rzecz biorąc, jak każdy sport, potrzebuje trochę finansowania. I tutaj muszę powiedzieć, że w tych latach mieliśmy bardzo dobre finansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach i dzięki przychylności jego dyrekcji to było możliwe, żeby te zespoły wyjeżdżały na całą Polskę, na wszystkie tory, tory w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Gostyniu i nawet do Zielonej Góry, Koszalin, więc te podróże po całej Polsce pociągały za sobą określone koszty. Niemniej jednak to bardzo silne wsparcie ze strony WORD-u, silne wsparcie od Urzędu Miasta, prawda, też finansowe, przychylność władz, prawda, tutaj Suwałk, w kierunku rozwijania tych zainteresowań młodzieży i pierwszych kroków bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo tak to też również traktujemy, no to powiedzmy sobie szczerze, nie było to wsparcie w tych latach i mamy nadzieję, że przez kolejne lata nas wspierano i będą nas wszyscy wspierać dalej. Nasza działalność opiera się, my jesteśmy organizacją non-profit. Istniejemy dzięki uprzejmości Urzędu Miasta, pana prezydenta i oczywiście pani dyrektor szkoły, zespołu szkół nr 6. Współpraca układa się bardzo dobrze. To naprawdę nie można ani słowa złego powiedzieć. Pieniądze pozyskujemy z 1% oraz sponsorów. Między innymi spółki miejskie nas dotują. Są prywatni i sponsorzy, no nie będę tu wymieniał, bo za długo by to trwało. To nie są wielkie kwoty. Budżet nasz całoroczny to jest tak wielki, że dla zawodnika, który wyjeżdża na zawody weekendowe, to starczyłoby na jeden weekend. I choć się nie przelewa, wciąż są chętni, bo suwalski motokart szkoli naprawdę znakomicie. W latach, zwłaszcza 2005-2006-2007, były tu najpiękniejsze imprezy, osiągnięto najlepsze wyniki, mieliśmy tutaj najwięcej zawodników i trzeba powiedzieć, że przez te 10 lat, jakby od 99 roku do roku, prawda, 2009, działało to bardzo sprawnie za czasów starych zarządów, a mniej więcej od 10 roku, 2010 roku już przyszedł nowy zarząd, przyszli nowi ludzie i kontynuujemy to, co zaczęli ci nasi poprzednicy i nasi
poprzedni prezesi, w tym Jan Krzykwa, który był w drugiej kadencji. Zespół motokartu miał zespołowego mistrza Polski w klasie 125 WSK. To była silna drużyna, która przez kolejne 3 lata zajmowała czołowe miejsce w Polsce i myślę, że to był największy sukces. Natomiast ładne kolejne miejsca w Mistrzostwach Polski, ponieważ przez te kolejne lata w Izikarcie 60 jeździła młodzież tutaj z tej szkoły, no to były wyniki indywidualne w granicach tam 3-4 miejsca oraz od 3-6 miejsca wyniki zespołowe oczywiście na Mistrzostwach Polski. Zasługą już tych nowszych zarządów, czyli w drugim dziesięcioleciu, no to był taki wynik w latach 2015-2016, to zespołowy mistrz Polski w kategorii mini rok w Izikarcie i to należy traktować jako jakby największy nasz sukces w tej kadencji, jakby w drugim dziesięcioleciu, prawda? No tak trochę rozróżniamy to jakby pierwsze dziesięciolecie oraz pierwsze władze, prawda, i drugie dziesięciolecie, drugie władze, które są również dzisiaj obecne tutaj, prawda, bo jeszcze ta kadencja trwa. Dzisiaj wciąż są dzieciaki zainteresowane sportem kartingowym. Wciąż są ludzie, którym na sercu leży realizacja statutowych celów stowarzyszenia, szczególnie tych związanych z aspektami bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i techniki jazdy. Szanowni Państwo, jeszcze w strukturach motokartu Suwałki działa jeszcze inkubator kartingowo-motorowerowy i witam tutaj prezesa. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, czym jest ten inkubator? Inkubator, może troszeczkę historii. Jest to pomysł pana Jana Smorczewskiego, byłego prezesa zarządu okręgowego PZMOT, który podrzucił nam ten pomysł, a realizacją zajął się obecny skarbnik, a były prezes zarządu motokartu Mirek Staśkiewicz. On pisze oczywiście wszystkie regulaminy, bo inkubator jest oparty na regulaminach, na bardzo ostrych regulaminach ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które tutaj przebywają. Inkubator polega na tym, że dzieci z miasta, ze szkoły, dzieci i młodzież przychodzą do nas w określone dni. Jest na wiosnę zawsze tworzony terminarz i jest to około 10 weekendów w sezonie. I w te dni młodzież i dzieci mogą przyjść tutaj i po pełnym instruktażu wyjeżdżają na tor albo gokardem, albo motorowerem i szkolą się w technice jazdy. Dzieci te po takiej jeździe wiedzą, że pojazd może wpaść w poślizg. Mogą wysiąść hamulce. Te dzieci inaczej zachowują się na drodze. One na ulicach, nasze dzieci po naszych szkoleniach inaczej patrzą na samochody jeżdżące po ulicach. Działamy na zasadzie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jest to BED. Dzieci, które jeżdżą na motorowerach, przyjeżdżają tutaj i szkolą się. Są ludzie, którzy przychylnie patrzą na dotychczasowe dokonania motokartu, wspierają go, a motokart odwdzięcza się im tak, jak może. Mamy gokarda specjalnie zrobionego z większym fotelem dla ludzi dorosłych. Tylko jest nawet opisany jako sponsorski i sponsor ma prawo przyjść i pojeździć tutaj. Również my wlejemy paliwo, wkładamy części, naprawiamy. Jest sprzęt dla sponsorów. W zespole pasjonatów suwalskiej motoryzacji jest ogromny potencjał, który należy wykorzystać w sportowym wychowaniu obecnych i przyszłych zawodników. Dzisiaj zawodnicy kartingowi świata zaczynają w wieku 5-6 lat i dochodzą do pewnych etapu, gdzie mogą przejść, prawda, albo na samochody, tak jak jest ten Puchar Kia, albo mogą przejść do formuły już, powiedzmy, wyścigowej przez formułę dwójkę czy
tak dalej. Tak, taką drogę zresztą odbywał Kubica i chcielibyśmy powiedzieć tak, jeśli ktoś chce w przyszłości, żeby jego dziecko jeździło w kartingu sportowym, to do nas. Zasady sportowego fair play, dbanie o należytą edukację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania suwalskiego motokartu na niwie sportowej wysoko ocenia prezydent Suwałk. Z okazji tego pięknego jubileuszu, 20 lat, czyli już pełna dorosłość, chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia, życzenia, gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób, które funkcjonowały przez ten miniony okres 20 lat, tworzyły ten sport kartingowy w naszym mieście. To pasja, to zainteresowanie, to praca społeczna. Dziękuję wszystkim, którzy, szczególnie tym społecznikom, bo to jest praca społeczna, całe to środowisko, żeby fajnie zafunkcjonowało i ten sport kartingowy się rozwijał w naszym mieście, no to trzeba najpierw było stworzyć i ten tor, no i oczywiście kupić pojazdy, szkolić młodzież i to jest fajne, że mamy w Suwałkach takich ludzi, którzy oddają się swoim zainteresowaniom, swoim pasjom i pomagają innym. Wśród aktualnych działaczy motokartu są również absolwenci Mechaniaka. Motokart Suwałki jest przy zespole szkół nr 6 w Suwałkach. Wszyscy uczniowie mają taki bezpośredni kontakt właśnie z klubem i stoi tu przy mnie osoba, która właśnie w ten sposób zaczęła swoją przygodę z kartingami. Dzień dobry, panie Robercie. Witam państwa, witam pana. Panie Robercie, jak się u pana zaczęła ta przygoda? Było tak dawno temu, że prawie nie pamiętam. Były to lata 80. i początek nauki. Jestem pierwszym rocznikiem tej szkoły, który zaczął tutaj po budowie, po świeżo wybudowanym obiekcie, czy nowo wybudowanym. Pierwsze, drugie półrocze roku szkolnego tak zacząłem naukę i jakby dostęp i możliwości, jakie stworzyła szkoła, czyli dostęp do tego kartingu, tak? I tutaj złapałem tego bakcyla kupę lat temu. I kontynuujemy tę pasję aż do dnia dzisiejszego, tak? Bo oprócz tego, że pan zaczął tutaj, prawda, swoją działalność, na tą chwilę uczy pan nowe osoby, młody na rybek, jak to pan nazwał, tej sztuki prowadzenia kokardów. Może mistrzem to ja nie jestem tej sztuki. Jestem i stary, i też ograniczony w pewnym sensie, tak, ale przynajmniej próbujemy zaszczepić, tak, także jako taki najprostszy przykład, to mamy dwóch synów, tak, jeden jeździ, starszy i jeździł, i ten młodszy, który ma 10 lat, już w ciągu dwóch sezonów nauczył się prowadzić ten karting po to, że sobie jakoś tutaj dobrze radzi, nauczył się jeździć krosówką i to wszystko dzięki możliwościom, jakie daje ten klub i to, że mamy ten tor tutaj w Suwałkach. Jak podkreśla Robert Wierzajtys, przygoda z motokartem to nie tylko jazda, to również wiedza o budowie pojazdów, ich działaniu. Wszystko na wyciągnięcie ręki, aby tylko były chęci. To jest najważniejsze, chęci, a my tutaj resztę jakby pokażemy czy wskażemy drogę, bo niczego nie możemy zagwarantować, ale przynajmniej wskazać i pozwolić mu dotknąć tego, tak? Gdzie takich możliwości tak naprawdę nie ma wiele, bo pewnie się państwo zgodzicie, że to taka właściwie jedyna lokalna nasza perełeczka, która ostała i nie ma więcej, aż do Białegostoku i w Białymstoku też jej nie ma. Prezydent Suwałk Czesław Frankiewicz również jest absolwentem suwalskiego Mechaniaka i choć dzisiaj nie wykonuje swojego zawodu, to idea niesiona i realizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego Motokart jest mu bliska i dla niego ważna. Ja mam marzenia, nie wiem czy one się spełnią w nadchodzącej takiej przewidywalnej przyszłości, ale moim marzeniem jest, żeby tam na tej żwirowni przy ulicy Krasickiego, jest to fajny taki obszar do zagospodarowania pod ośrodek sportów motorowych i również tor kartingowy tam powinien powstać i właśnie ten ośrodek doskonalenia techniki jazdy, co WORT chciał realizować, teraz wycofał się i myślę, że to jest taka fajna przestrzeń. No, pracujmy przy tym temacie i życzmy sobie, żeby za kilka lat to powstało. Serdecznie pozdrawiam całe środowisko skupione przy motokarcie tutaj suwalskim i życzę wielu dalszych sukcesów i przede wszystkim satysfakcji z tego, co zostało już osiągnięte i tych sukcesów na przyszłość. Thank you.
Szanowni Państwo, przez te 20 lat wiele się wydarzyło, tak jak Państwo słyszeli w wypowiedziach moich rozmówców. Dużo sukcesów, również życzę dużo sukcesów na przyszłość całemu motokartowi. I mam nadzieję, że może kiedyś w telewizji obejrzymy wywiad z jakimś kierowcą rajdowym i w wypowiedzi usłyszymy, że pochodzi z Suwałk i zaczynał od kartingów. Tego całemu zarządowi życzę. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia.